Już w piątek Lech Poznań zagra na Inea Stadionie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Piłkarze kolejorza zapewniają, że nie patrzą, kim jest rywal, skupiają się na pracy, którą mają do wykonania. No, trzeba, wiadomo, trzeba zobaczyć, z kim gramy, przeanalizować przeciwnika, ale no, przede wszystkim musimy wygrać, no bo znowu straciliśmy 2 punkty, zamiast gonić czołówkę, no i musimy zwyciężyć, to jest najważniejsze. No ja osobiście nie patrzę na rywala, no z każdym trzeba grać, no zwycięstwo, więc czy przyjeżdża to Podbeskidzie, czy ostatnio graliśmy z Widzewem, czy za chwilę przyjedzie Lechia, nie ma znaczenia, trzeba zrobić analizę rywala i wyjść jak po swoje na boisko, zostawić zdrowie, walkę, serce i trzeba walczyć do samego końca. A to znaczy nie będzie mi dane w nim grać, bo pauzuję za kartki, a jeśli chodzi o samo Podbeskidzie, to skupmy się na sobie i zagrajmy dobry mecz, a Podbeskidzie nie będzie miało za dużo powiedzenia. Usually we don't really see in our training how it's going to look like in the next game. It's all about thinking of yourself, of course, how to be better and then of course how to play with the team.